Hej, cześć, witam serdecznie w Pillars of Eternity Biały Marsz. Ja jestem Arkadiusz, znajdujemy się teraz w Pałacu Duke'a. Po delikatnym hardkorze, który tu miał miejsce, Duke niestety zmarł. Bo pojawił się chaos, który przejął władzę nad ciałem Animanty i ten Animanta użył jakiegoś uroku, czaru i po prostu no, kropnął tego Duke'a w taki, a nie w inny sposób. Później wystąpiły tu różne dziwne walki i ogólnie zaistniał chaos przez chaosa. Naszym teraz bojowym zadaniem jest udać się do Lady Webb i zdać jej relację z tego, co się wydarzyło tutaj w tym pałacu Duke'a. Zobaczymy, na co ona się zdecyduje. Jedź tam, na ulicach są zamieszki, rzecze nam tutaj Sidley. Co powie nam Fryga w takim razie, czy coś w ogóle nam powie? Dzięki tobie święte ognie znów płoną w całym mieście, no dobra. W takim razie spróbujmy zmierzyć się z tym, co czeka na nas na zewnątrz tego budynku. Spodziewam się tutaj też również akcji dziwnej treści. Ale może uda nam się to wszystko ogarnąć. Co zrobiłem między odcinkami? Między odcinkami wyposażyłem Zachuę w miecz i szable. Wszystko jednoręczne na żółtym tle, czyli jakieś tam epickie, legendarne. No to na pewno lepsze jest niż to, co miał. Oprócz tego nic więcej się nie wydarzyło. Dobra, co my tu mamy? Mamy tutaj plebejuszów i justycjariuszów. Rzućmy sobie okiem tak naprawdę, gdzie my mamy się udać. Wróć do paprotnego brzegu i poinformuj Lady Webb w domu Hadretów. Paprotny Darondry, wzgórze dziedzictwa, paprotny brzeg, czyli musimy iść cały czas przed siebie. No to idźmy. Czy oni będą do nas nastawieni raczej źle? Opuścić broń, nie chcemy z wami walczyć. No dobra, czyli tych mamy z głowy. Tylko że tutaj konkretny chaos się dzieje. Tu się zabijają, tu się mordują. Co my tu mamy? Kamienie tej starożytnej wieży poczerniały od dawnych pożarów. Rosnące dookoła dzikie kwiaty. Tutaj widzimy, leży jakiś zawodnik. Nic z niego nie zostało. Oni spiskują z animantami. Czy można z nimi walczyć w ogóle? Męczennik z dwunastki. Nie, oni walczą między sobą. Niestety nie możemy im tutaj w żaden sposób pomóc. Nie będziemy się w to wtrącać. Tutaj jednak faktycznie troszeczkę mały chaos zaistniał. Okej, lecimy do tego paprotnego brzegu, do Lady Webb. Jeżeli będzie oczywiście funkcjonować, bo może być tak, że jej po prostu tam nie będzie, bo na pewno spodziewam się w całym mieście trwają te zamieszki. No zobaczymy. Muzyka w ogóle robi też konkretne halo. Taka niepokojąca jest ta melodyjka tutaj w tle. Główny interfejs, dzięki. Dobra, tutaj mamy... O, tu coś mamy. Okej, mamy tu jakieś buty animanty. Czy one są jakieś ciekawe? Buty unosi się wygody i wyglądu. Zazwyczaj zrobione są ze skóry, odpowiednio do warunków i celu używania. Żołnierze i odkrywcy często wolą bardziej wytrzymałe buciory o twardej podeszwie, zaś złodzieje i łotrzykowie chętnie noszą miękkie pantofle, które umożliwiają chodzenie szybkie i bezgłośne. No dobra, łykam to. No i to sobie konkretnie widzę, robią zamieszanie lekkie. Lecznica dusz. Oczywiście my tam byliśmy, wiemy co tam nastąpiło. Tutaj nie ma nic ciekawego. Mamy tutaj jakiś kram, na którym pewnie też nic nie znajdziemy. Na pomarańczach nie widać żadnej skazy, okej. Kurczę, te fontanny są całe we krwi. Męczennicy dwunastki, animantka. Co ma powiedzieć? Dalej, biegnij zanim się zobaczą. No dobra. W sumie stanęliśmy po ich stronie, jakby nie patrzeć. Może to był dobry wybór, tak? To byśmy musieli ze wszystkimi walczyć. W każdym bądź danym razie, tak sądzę, nie wiem czy tak by było, pewnie tak. Udało nam się dotrzeć w miarę bezboleśnie do domu Lady Webb. Spróbujemy zdać jej teraz relację z tego wszystkiego. Zobaczymy, jak ona się na to wszystko zapatruje. Jakie podejmie decyzje? Czy będzie w stanie nam pomóc? Aha, chyba niekoniecznie będzie w stanie nam pomóc. Kurczę, tu już wszyscy są martwi.
trochę słabo to wygląda. Myślę, że ten chaos się tu pojawił. Dobra, najpierw sobie tutaj wszystko pozbieram, że tak powiem, lekko ich tutaj wyczeszę. Im się już nie przyda, jak to się mówi. Co my tu mamy? Nieustraszony włamywacz jeleniobórska farsa, część pierwsza. Okej, zabierzemy sobie to, będziemy sobie kolekcjonować takie pierdółki. Na półkach ciasno poukładane są zwoje, każdy z nich jest podpisany. Okej, mamy jakąś mapę. Ta mapa przedstawia okolice Zatoki Buntu. Flagami oznaczono strategiczne miejsca i drogi. Dobra. Mamy tu jakąś skrzynię. W skrzyni w ogóle jest rybka. Zabieramy rybkę. Niektóre roczniki są starsze nawet od Zatoki Buntu. Czyli tutaj jakaś winiarnia. Co, nie ma tutaj wyjścia? No nie ma niestety. Okej. Przejdźmy jeszcze na drugą stronę. Kurczę, ciekaw jestem, czy ona w ogóle żyje, ta Lady Web cała. Czy ją też dosięgły tutaj zamieszki. Tu już wszystko żeśmy wyreporowali, widzę pusto. Wejdźmy jeszcze tutaj. Okej. Może jakaś ciekawa broń? Niekoniecznie. Na ścianach widnieją poszlaki w sprawie dotyczących karawany zaginionej w drodze do Nowego Heomar. Spoko. Czyli tutaj są jacyś detektywi. No tak, było to w sumie wszystko już wcześniej wyjaśnione. Oczywiście zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków. Tymczasem wejdźmy na piętro. Sam jestem już ciekawy, czy Lady Web tutaj dała radę temu wszystkiemu. Czy Lady Web niestety nie dała rady temu wszystkiemu i jesteśmy zmuszeni. No właśnie, co wtedy? Co będziemy zmuszeni wtedy zrobić? Ciekaw jestem. Swoją drogą również warto byłoby odwiedzić Kaednua. Okej. Hej. Okej, no wiemy, że już nie żyje, bo tam tylko jej dusza została. Zabieramy tutaj wszystko. No dobra, czyli cały misterny plan niestety tutaj został leży tam na łóżku cały nasz misterny plan, który chcieliśmy sobie tutaj realizować. Tu wszystkich w ogóle wybili. Pięknie. Tu jeszcze jeden zawodnik. No i zobaczymy zaraz, co ta dusza ma do powiedzenia. O kurczę, to się stało, to się stało. Dobra. Mamy tutaj jakiś solidny, co? Solidny Morgenstern. Weźmiemy sobie. Sandowe diki, srebrne łóżce. Dobra, zabieramy wszystko. No i dobra, przejdźmy w takim razie do Lady Web. Lady Web leży bez ruchu w swoim łóżku. Jej plecy podpiera ozdobiona poduszka. Krew, która wypłynęła z rany na jej piersi, jest lepka. Prawie całkowicie zaschnięta. Czyli pewnie stało się to jakiś czas temu. Albo po prostu jakaś magia. Roztrzaskany szklany kielich leży na podłodze pod zwisającą bezwładnie dłonią. Wyczuwasz słabą aurę jej zanikającej esencji. Okej, sięgnijmy po nią, tak, czyli po tą aurę. Gdy jej dosięgasz, zalewa cię nurt różnorodnych bodźców i doświadczeń. Kiedy wszystko się uspokaja, znajdujesz się w tym samym pokoju, leżąc na łóżku z kieliszkiem brandy w dłoni. No tak, ona nam obiecała to brandy, jakby się wszystko powiodło. Przez ściany docierają do ciebie odgłosy z ulicy, krzyki, dźwięki rozbijanego szkła i kakofonia wrzasków rozgniewanej tłuszczy. Bierzesz łyk, który od razu cię rozgrzewa. Po drugiej stronie pokoju drzwi otwierają się jednym płynnym ruchem. Do pokoju wkracza Taos. Okej, czyli jednak najpierw sobie pozwolił pan ogarnąć Duke'a, a później przyszedł po Lady Web, albo na odwrót. Podłoga trzeszczy pod jego rozmyślnie stawianymi krokami. Czekasz do momentu, gdy resztka brandy spłynie do twojego gardła. Dopiero wtedy się odzywasz. Byłam taka głupia, myśląc, że mogę ich ujarzmić. Okej.
dotarłaś dalej, niż udaje się to w większości rzeczy Traos. Znakomite epitafium. Stwierdza Lady Web. No worse than any. Nie gorsze od innych, dodaje Traos. Koncentrujesz się, skupiając w sobie całą swoją energię. Masz wrażenie, że raz za razem uderzasz w kamienną ścianę. Nagle jednak ściana pęka i przecieka przez nią ledwie widoczny strumyczek myśli. Co jest w bliźniaczych wiązach? Zapytuje Lady Web. Czy wyłowiłaś to spośród moich myśli? Zadaje pytanie Taos. Miałam dużo czasu na ćwiczenia, stwierdza Lady Web. Podchodzi do niewielkiego stolika i podnosi na wpół pustą butelkę brandy na wysokość oczu. Wydaje się, że aprobuje wybór trunku i sięga po pusty kielich. Zostawiłam resztę dla kogoś innego, rzecze Lady Web. No, oczywiście mieliśmy być to my, ale... Co za szkoda, dodaje Taos. Ostrożnie odkłada butelkę na stolik, a potem zbliża się do łóżka. Siada na jego krawędzi zaraz obok ciebie. Wiesz, co teraz musi się stać? Jego słowa są niewymuszone. Nie ma w nich cienia wątpliwości. Z zapasa wyciąga długi, zakrzywiony nóż, pobrudzony świeżą krwią. Lewą ręką przyciska do twojego mostka, drugą podnosi nóż. Jego czubek skierowany jest w stronę twojego serca. Prove it. Udowodnij to, rzecze Lady Web. Taos ustawia nóż między twoimi żebrami i wbija go. Warstwy kruchej, sztywnej tkanki oddzielają się od ciebie, a po chwili wokół ostrza noża wypływa krew. Mimowolny odruch powoduje, że opuszczasz kielich na podłogę. Słyszysz, jak się roztrzaskuje. Resztkami sił bierzesz w obie ręce dłoń, która zadała ci cios, a w twoim umyśle rozbłyskuje pytanie. Przez mgnienie oka, ku twojemu wielkiemu zaskoczeniu, ścieżka do jego umysłu staje przed tobą otworem i otrzymujesz odpowiedź. Prostą, ale z siłą kataklizmu, zmieniającą porządek twoich myśli. Jako Lady Web czujesz, że masz wreszcie odpowiedź, której poszukiwałeś przez całe życie. Wiesz jednak, że jej zrozumienie leży poza twoim zasięgiem. Spoglądasz na Traosa szeroko otwartymi oczami osoby, która widzi coś po raz pierwszy. Wciągasz w płuca swój ostatni oddech, a wtedy czarny, jedwabisty wzrok otula cię swym całunem. Okej, czyli udało nam się skończyć kolejny z epizodów. Ponad murami miasta unoszą się... Jest ogólnie chaos, za murami trwają rozruchy. Znani mecenasi animancji muszą się ukrywać, podczas gdy szabrownicy włamują się do ich posiadłości i rozkradają majątek. Animanci na oczach własnych rodzin wyciągani są z domów i kamieniowani na ulicach. Wieści o zamordowaniu Duke'a Aevera i o udziale animanty rozeszły się błyskawicznie. Miasto nie czekało długo, by się zemścić, nie tracąc czasu na rozpatrzenie winy. W samym środku tego wszystkiego płonęła lecznica dusz w paprotnym brzegu, zaś pobliski dom Hadretów, ostatni bastion stabilności w Jeleniobożu, zamilkł. Stojąc bezpiecznie poza bramami miasta, wyruszasz na wschód, do bliźniaczych wiązów, dokąd zmierza również chaos, z powodów równie tajemniczych, jak samo bractwo ołowianego klucza. No dobra, w takim razie zobaczmy, przygotujmy się. Jak wiemy, Jelenioboże zostało opanowane przez bunt. Przez po prostu nieład artystyczny, który się wydarzył po śmierci Duke'a. Lady Web niestety również została zabita przez chaosa. I no, zmuszeni zostaliśmy do ucieczki. Ukończyliśmy misję. Pustelnie w domu Hadretów. Okej. Okay.
Czyli co wiemy? Wiemy, iż Chaos zamordował Duke'a i Lady Webb, przez co zatoka buntu pogrążyła się w chaosie. Jednak Lady Webb udało się poznać kolejny ruch Chaosa. Mężczyzna udał się do miasta o nazwie Bliźniacze Więzy. Jeśli chcesz go dogonić, musisz tam niezwłocznie wyruszyć. Okej, udać się w podróż do Bliźniaczych Więzów. My mamy tutaj również zadanie, które jest związane z Paleginą. Tam trzeba będzie również poznać przeszłość rozpaczonej matki. Za chwilę z nią porozmawiamy, zobaczymy, czy ma coś do powiedzenia. A właśnie, i tutaj mamy to Dziecko Pięciu Słońc, czyli pomóż Paleginie ustalić szczegóły umowy handlowej z Anamfatką. Czyli nie Animantka, tylko Anamfatka. Okej. Okay. W Bliźniaczych Więzach. Oprócz tego długie łowy, czyli odnalezienie łuku. Kurczę, tych zadań jest cały czas jeszcze cała masa, tak naprawdę. Mimo, że cały czas coś się dzieje. Okej, co mamy dalej? Skrytobójca na wolności. To już sobie przeczytaliśmy. Spróbujmy porozmawiać z rozpaczoną matką. Ciekawe, czy coś będzie miała do powiedzenia. W twoim umyśle wyczuwam pytania, widzący. Stwierdza rozpaczona matka. No dobra, mamy tych pytań do ciebie kilka. Okej, nazwałaś mnie widzącym, kiedy się spotkaliśmy. Wiesz, kim są widzący? Czujesz powoli narastające zimno. Przez chwilę wydaje ci się, że kobieta zniknęła ci z oczu. Jakby nie mogła znieść świadomości, że ktoś ją widzi. To miano pojawiło się nieproszone. Nie wiem, dlaczego go użyłam. Ale wydawało się być właściwym, znajomym określeniem. Nie wiem jednak, skąd się to wzięło. Jeśli cię uraziłam, co dziwne, masz wrażenie, że nie mówi do ciebie. Raczej jakby mówiła do większej grupy. W powietrzu można wyczuć dziwny chłód, przez moment bardzo przenikliwy, który zaraz znika, ustępując miejsca tępemu strachowi. Jeśli cię uraziłam, wybacz mi. Wybacz mi. Wiesz przecież więcej niż ja. Okej. Okay. Zapytajmy ją, dlaczego się boi, skoro takie odnieśliśmy wrażenie. Nie wiem. To dawne uczucie. Nie wiem, skąd się wzięło. To słowo pojawiło się, kiedy mnie ujrzałeś. Powiadają, że widzący dostrzegają to, czego inni nie zdołają, a ja skrywałam się przed wzrokiem innych przez pewien czas. Okej. Okay. Dlaczego nikt cię nie widzi? Takie pytanie. Ich oczy mnie widzą, ale ich umysły pamiętają jedynie czepek. Czepek? Moje oblicze. Jest jak czepek noworodka, skrywający pod sobą twarz. Zaś ciało? Mogę ukryć je pod postacią matki kołyszącej dziecko. Jestem taka, jak mnie widzisz, ale ich oczy widzą jedynie przebranie, które noszę. Wieśniaczka z dzieckiem, brudna, zaniedbana, nie warta uwagi. Jako widzący dostrzegasz więcej niż inni. Dla zwykłych oczu jestem równie niewidzialna jak duchy, których wspomnienia potrafisz zobaczyć. No dobra, jakim sposobem wpływasz na cudze umysły? Kieruję ich zmysły na inną ścieżkę, na której łatwo zapominają. Bardzo użyteczne, jeśli pragnie się samotności. Ich umysły powierzchownie zauważają postać, ale wspomnienie o tym zanika. Widzą kobietę, ale nie mają potrzeby ze mną rozmawiać czy odpowiadać na pytania. A ja nie zamierzam ich zadawać. No dobra. Kiedy spotkaliśmy się po raz pierwszy, jakim sposobem widziałem twój sen? Nie wiem. O czym mówisz? Jeśli byłeś w moich myślach, nie wyczułam twojej obecności i nie wiem, co tam ujrzałeś. Kiedy wypowiada te słowa, nagle czujesz dziwne wrażenie w umyśle. Jakby wejść do biblioteki, książnicy pełnej starożytnych grymuarów. Zdajesz sobie sprawę, że możesz wejść w jej sny nawet bez jej zgody i oglądać je nawet bez jej wiedzy. Jej umysł kojarzy ci się z księgą czarów, z której możesz wypróbować dowolne zaklęcie i zatrzymać je dla siebie. Nagle powracasz do jej, do swoich teraźniejszych myśli. Choć oddaliłeś się ledwie na chwilkę, kobieta wydaje się być tego jednak nieświadoma. Może na tym polega twój dar. Stąpasz pośród wspomnień równie łatwo, jak inni stąpają po ziemi. Okej. Mamy tutaj, kurczę, cały czas możliwość rozmowy. Nie będzie wyciszać pewnie tak jak niezłomny.
Do niego też również dojdziemy. Chcę ponownie użyć twoje wspomnienia. Czujesz, jak powoli przytakuje, chociaż nie wykonuje żadnego ruchu. Mój umysł stoi przed tobą otworem, tak jak podczas naszego pierwszego spotkania. Nie mogłabym cię powstrzymać nawet, gdybym chciała. Okej, możemy tutaj oczywiście poprosić ją o zgodę tak bardzo kulturalnie, tak? Po dżentelmeńsku. Nie chcę się narzucać, proszę cię o pozwolenie. Lub możemy po prostu stwierdzić fakt i dokonać tego, iż chcemy to zobaczyć. Jeśli nie masz nic naprzeciwko, to spróbuję. Cia. Moja pamięć. Nie taka jak dawniej. Wiele zapomniałam. Jeśli chcesz wejść w moje myśli, niczego nie ukrywam. Jej myśli wydają się być pokorne i zarazem otwarte. Być może dowiesz się czegoś, co cię wzmocni. Lub znajdziesz wskazówkę, która powie ci, co spowodowało tę potworną pożogę dusz i zatrzymało cykl Beretha. Okej. Okay. Huch. Jej umysł otwiera się przed tobą. Wchodzisz w jej myśli tak, jak wcześniej. Niemal cię nie zauważa. Krążysz wokół wspomnienia, którego doświadczyłeś podczas pierwszego waszego spotkania. Nagle czujesz spokój. Jesteś na płaskowyżu wysokim jak wielopiętrowa wieża. Płaskowyż wygląda na stół pod błękitnym niebem, zaś dookoła rozciąga się las zasnuty mgłą. Chociaż ciężko stwierdzić, czy to faktycznie mgła, czy odległość, czy też może wspomnienie. W zasięgu naturalnego łuku nad tobą widzisz wielki miedziany dzwon. Wielki jak pół człowieka, zwisający w gotowości. Sprawia wrażenie, jakby spoglądał na ciebie i to, co cię dzieje. Płaskowyż skąpany jest w słońcu, kamienie u twych stóp są szorstkie i ciepłe. Niebo jest jak kołyska. Czujesz się inaczej. Nie bezcieleśnie, ale czujesz, jak twoje ciało i kształty ulegają zmianie wraz z otoczeniem. Słyszysz ciche dźwięki dzwoneczków, jakby poruszanych przez wiatr. Scena wokół ciebie nabiera barw i ostrości. Masz wrażenie, że dźwięk popycha cię do przodu, wypełniając twoje zmysły i myśli, jak mgła, zamkniętą komnatę. Ale ja już to czytałem swego czasu, więc nie będę do tego wracał. Dobra. Pomiędzy wami wzbiera się mieszanka ciekawości i strachu. Kobieta podnosi lewą rękę, a brzmienie dzwonków uspokaja ją. Nadal się boi, ale ciekawość dominuje. A cóż takiego widziałeś w moich wspomnieniach? Chętnie posłucham. No dobra, a możemy powiedzieć, że ten sen, wspomnienie, które ujrzałem, kiedy cię spotkałem, to byłaś ty, pomagałaś przy porodzie. No dobra, stwierdźmy. Zapada cisza ogólnie. Powiedz mi, co widziałeś. Pokaż mi, co widziałeś. Jej oczy, potwornie przenikliwe i rzeczywiste, zasnute są mgłą srebrno-białą, koloru Adry. Gdzie byłeś? Okej, pośrodku lasu na szczycie wielkiego płaskowyżu. Niebo było czyste, a drzewo okrywała mgła. Okej, zrozpaczona matka klęka przed tobą na ziemi i szepce chrapliwym głosem, ledwie słyszalnym nawet z tej odległości. Ten kamienny płaskowyż, jakiego był koloru? Powiedz mi, jaki miał kolor. No dobra, my wiemy, że to był srebrna Adra ogrzewana słońcem. Tak było. Patrzysz, jak unosi ręce przed siebie, zaciska dłonie, potem składa je razem, jakby czuła je po raz pierwszy. Spogląda na rozłożone ręce, dzwonki brzęczą. Raz, drugi, towarzysząc ruchom jej rąk. Ponownie zaczyna mówić ostrym, chrapliwym głosem. Co trzymałam w rękach? Okej. No cóż, możemy tutaj użyć intelektu na poziomie 19 i stwierdzić, że był to noworodek, co też zróbmy to. Bierze gwałtowny wdech, a potem odpręża się. Naturalnie zrozpaczona matka. Przymyka oczy w wąskie szpary. Ale kiedy przez chwilę widzisz jej zmieniony się wyraz twarzy, zmieniający, dostrzegasz jej cierpienie. Właściwie ulga i złagodzenie. Przełyka raz, drugi, a potem znów wyczuwasz ją w swoich myślach. Chrapliwy głos, cichy i przygaszony. To był dzwon narodzin. Wyczuwasz zaskoczenie, a po chwili narastające przerażenie.
Czyżby minęło aż tyle czasu, że zapomniałam tak wiele? Wraz z tymi słowami nadciąga strumień emocji i myśli, jakby puściła jakaś tama. Kiedy twój umysł tłumaczy te emocje na słowa, zdajesz sobie sprawę, że jej mięśnie i stężałe myśli odprężają się, a ona zaczyna znowu oddychać. Wrażenie jest tak intensywne, że niemal chcesz się cofnąć przed tym strumieniem, ale czujesz, jak fala emocji przywołuje pytania. Pośród nich jest miano. Widząca. Okej. Okay. Czyżby to była też jakaś widząca? No dobra, spoko. Czym jest dzwon narodzin, zapytajmy? To płaskowyż uformowany z Adry, kamienia duszy. Na szczycie znajduje się wielki dzwon osadzony na adrowym łuku. Porusza się na wietrze, a jeśli go uderzyć, jego dźwięk niesie się na wiele staj. W dawnych czasach dzwon mógł być częścią glanfentańskiej wartowni. Nie wiem, dlaczego ją opuszczono. Z czasem przybyli inni osadnicy i zajęli wieżę. Ja z kolei przejęłam ją od nich. Kolumna stała się kolebką, do której mogłam przyciągnąć na świat nowe dusze. Okej. W twoich wspomnieniach, właściwie w twoim wspomnieniu, pomagałaś przy narodzinach? Tak. Chociaż sądzę, że ujrzałeś tylko niewielką część rytuału narodzin. Trwał on dłużej niż chwilę, czy nawet dzień. To wieloletnia podróż dziecka, matki i moja. Wiele mogłam zrobić dla matek. Niektórym elementy rytuały dawały fizyczne ukojenie myśli, jak choćby adras dzwonu. Inne przychodziły po poradę na nadchodzące dni. Wywary, nalewki i czytanie duszy dziecka. Wszystko dla wzmocnienia matki. No dobra, możesz mi opowiedzieć coś o rytuale narodzin? Ten rytuał to tylko jeden z wielu kroków, które ustalanie zajęło dziesięciolecia. Ale myśli dziecka zawsze mną kierowały. Od momentu, kiedy zaczynało się budzić, poprzez 3 sezony w łonie matki, aż po narodziny i kolejne lata. Myśli dziecka to był początek. Często wyczuwam myśli matki przy Nadziei oraz jej dziecka, zanim ona była w stanie. Uspokojałam ją, pomagałam uniknąć natłoku pytań. Wyzwalałam wspomnienie dźwięku dzwonu narodzin na szczycie płaskowyżu, pozwalając, by jego wibracja wypełniała mój umysł i myśli matki. Często słyszałam go również dusza dziecka, więc odbijał się echem w umyśle matki. Okej, czyli tutaj ta historia jest dosyć mocno skomplikowana. Swoją drogą, ta pani przypomina mi kogoś, tak? Nieważne. Czyli możemy powiedzieć, iż wyczuwałaś myśli matki, tak? Dzielenie wspomnień i myśli może powiązywać dwie osoby, podobnie jak trudne przejścia oraz przede wszystkim dzielenie znajomych doznań. Sam dzwon umożliwiał zachowanie takich myśli, dawał okazję zajrzeć w szczeliny, otwory w skale, gdzie można było znaleźć schronienie, rozpadliny, w których można było wyczuć adrę dookoła. Kiedy o tym opowiada, czujesz swoje skrzyżowane nogi otaczające cię ciepłe ściany i grube koce pod tobą. Okej. Okay. Takie dzielenie doznań pozwala powiązać dusze jeszcze mocniej, dzięki czemu mogą czerpać siłę z siebie nawzajem. Mówiłaś, że rytuał trwa całymi latami. Co się działo po narodzinach? Kiedy już ból przeminie, a matka i dziecko mogą oddychać, potrząsam dzwoneczkami narodzin na moich przegubach i pozwalam matce usłyszeć myśli dziecka. Dzwonienie rozbrzmiewa echem w myślach ich obojga. Dzwonki tworzą między nimi ścieżkę, pozwalają uczuciom matki dotrzeć do noworodka, a matce pozwalają poczuć dziecko. A kiedy uczucia te się stykają, wówczas kształtuje kolejne wspomnienie i zostawiam je w ich umysłach. Okay? Czyli taka no, miłość, powiedzmy sobie, tak? Miłość rodzicielska, w gruncie rzeczy. Te dzwonki to ważny element procesu narodzin? Tak. Również przez kolejne lata po porodzie zawsze dawałam dziecku takie dzwonki. Miały przypominać mu o wspomnienie, które dzieliło z matką. Czujesz dziwnie wyraźnie ciepło i wzajemny uśmiech, który jednak po chwili znika. Dzwoni przywyk...
Nie mogę się wysłowić, sorry. Dzwoni przywiodły dziecko na ten świat. Dzwony, tak? Przywiodły dziecko na ten świat, a później towarzysząca mu w życiu przymocowane do jego nadgarstka. Zapewniałem mu opiekę cielesną i umysłową. Nie do końca skumałem czacze. Nie ma w tym żadnej magii, z wyjątkiem praktyczności. Jeśli dziecko spróbuje opuścić kołyskę lub łóżeczko, matkę ostrzeże dźwięk dzwonków. Czasami, jeśli więź była silna, ja również słyszałem takie ostrzeżenie. Wrażenie uśmiechu pojawia się ponownie między wami, tym razem wolniej, z rozmysłem. Jeśli dziecka się nie upilnuje, małe rączki mogą nieźle nabroić. Dzwonki muszą być noszone, dopóki dziecko nie ma przestania ich potrzebować. To całkiem niezłe wyszło. Kiedy nie słyszę już ich dźwięku w moim umyśle, wiem, że ich dusza odmieniła się i nasza więź przestała istnieć. Dotarcie do tego momentu może zająć wiele lat, albo ledwie kilka. Jest to jednak konieczne. No dobra. Czuwałaś nad tymi dziećmi przez lata po ich narodzinach? Dzieci są bardzo delikatne. Czasami nie wystarczy nawet więzy krwi i umysłu. Trzeba nad nimi czuwać, a nawet wtedy ciało może zdradzić umysł. Jeśli jednak są doglądane, nawet najbardziej schorowane dziecko będzie się trzymać życia, jeśli starczy mu determinacji. A wiele z tych dusz miało więź ze mną. Jeśli dusza dziecka poddała się, mogłam potrząsnąć dzwoneczkami w ich umyśle i przekazać im ich siłę, nawet z daleka. To nie zawsze wystarczało, ale dawało nadzieję. Okej? Zdaje się, że byłaś również świadkami wielu tragedii. Tak, wielu, że pragnę uniknąć kolejnych. W czasach przed dzwonem zmarłe dzieci wyrzucano do jeziora za dzwonem. Czasami także żywe, jeśli ich ścieżki i przyszłość uznano za słabe. To były inne czasy. Dzieci traktowano niedbale. Te czasy już minęły. Okej. Mam inne pytania na temat dzwonu narodzin. Dobra, póki co ruszajmy dalej. Zaktualizowaliśmy sobie dziennik. Może odnajdziemy kiedyś ten dzwon narodzin? Kto wie? Niewątpliwie będziemy musieli się do tego... temu przyjrzeć. Zobaczmy, chociaż nie, już niezłomnego nie będziemy sprawdzać. Co ma do powiedzenia nam strażnik? Byłeś już w gęsi lisie? Najlepsza gospoda w mieście. Myślę, że to nie ma sensu wchodzić. Zobaczmy, co nam się tutaj ciekawego pojawiło na świecie. Urwiska, biała marchia. No dobra, mamy te bliźniacze wiązy. Szturmowy wąwóz. No dobra, czyli jest co zwiedzać po raz kolejny. Dobra. Ja jestem Arkadiusz, to jest Pillars of Eternity. Dużo dialogów teraz, dużo ciekawych zwrotów akcji. Zobaczymy, co to dalej z tego wszystkiego wyniknie. Stoimy sobie teraz na moście, a w następnym odcinku... A w następnym odcinku udamy się w dalszą eksplorację i w dalsze zwiedzanie tego wielkiego świata Pillars of Eternity i Biały Marsz. Jeżeli odcinek się podobał, zostaw kciuk w górę. Naturalnie, jeżeli chcesz być na bieżąco z tą, jak i z następnymi seriami, zasubskrybuj kanał. Liczę również na komentarze. Tymczasem żegnam się, trzymaj się ciepło i do zobaczenia wkrótce w następnych odcinkach. Trzymaj się jeszcze raz, cześć.